Justyna Żyła skrytykowana w trzecim odcinku Tańca z Gwiazdami. Występ Justyny Żyły w trzecim odcinku Tańca z Gwiazdami został ostro oceniony przez jurorów. Najwięcej słów krytyki powiedziała Iwona Paloić. Jak tym razem oceniła popisy celebrytki? Na ten występ czekali prawie wszyscy widzowie Polsatu. Justyna Żyła w Tańcu z Gwiazdami niezmiennie zaprezentowała na parkiecie cały zestaw błędnych kroków w swoim tanecznym układzie, co zostało jej wytknięte przez jurorów. Jako pierwsza celebrytkę skrytykowała Ola Jordan, która przyznała jej jedynie 2 punkty. Justynko, ja tylko się cieszę, że przeżyłaś cały ten taniec. Od początku do końca. Już nic więcej nie będę mówić, powiedziała jurorka i zwyciężczyni brytyjskiego Tańca z Gwiazdami. Andrzej Grabowski odmówił komentarza, podniósł tylko tabliczkę z 4 punktami, zaś Iwona Paloić wręcz przeciwnie kontynuowała swoją serię krytycznych uwag z poprzednich odcinków show. Można nawet odnieść wrażenie, że było ostrzej niż tydzień temu. Justynko, powiem ci tak, że trochę śmieszy mnie, że w takim programie jak Taniec z Gwiazdami ja siedzę i ja się cieszę, że ty dotrwałaś do końca, no naprawdę, po prostu sukces. Przerażasz mnie, Justyna. Ja nie wiem, co się z tobą dzieje. Najchętniej to bym z tobą porozmawiała, ponieważ nie potrafisz zrobić kroku poprawnie. Wszystko zawdzięczasz Tomkowi, który jest genialny. On cię trzyma, on cię dźwiga, on cię przestawia. Twoje nogi jakby odmawiały posłuszeństwa. Muszę to powiedzieć, chociaż nie wiem, co jest przyczyną. Wypowiedź Ajoani przerwała Ola. Nerwy, stres, ja widzę, że ona się denerwuje. Ostatecznie Justyna dostała tylko 8 punktów, co dało jej najgorszy wynik wśród wszystkich występujących par. Do niskiej noty odniosła się w 2 zdaniach. Generalnie na próbach to wyglądało nieco inaczej. No nogi jak z kamienia, przyznała rozkładając ręce. Pomimo krytyki ze strony jurorów Justyna przeszła do kolejnego odcinka bez problemu, nie znalazła się nawet wśród zagrożonych par.